Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w pack openingu. Kolejny pack opening, tym razem pokażę wam skróty z najlepszych paczek z 500 tysięcy końców, tak więc całkiem sporo końców. No a jakie paczki dostałem i co takiego w nich miałem, macie na ekranie i powiem wam, że paczki nie były cudowne. Ale jeżeli chcecie jakiekolwiek paczki kupić, to zapraszam was na aukcję Booku. Link macie w opisie na dole. On ma chyba teraz najwięcej, najtaniej końców za 8 zł, chyba macie 120 tysięcy aż. Tak więc naprawdę polecam jego aukcję bardzo serdecznie. Jak zwykle pokazuję wam pierwsze dwie paczki, a następnie te najlepsze. No i dużo nie było do pokazywania tak naprawdę w tym odcinku. Musiałem jakkolwiek wydłużyć ten odcinek. Pierwszy mamy bramkarza rosyjskiego, który ma 84 overall. Dalej mamy Lamparda, który też był jedną z lepszych kart. Gdyby takie pack openingi robić na początku FIFA, to może by się zwracało. No bo na pewno Lampard był więcej warty niż jedna taka paczka na początku FIFA. A teraz można go dorwać nawet za 900 pewnie końców, czy tam mniej. Tak więc pamiętajcie o tym, że na początku FIFA zawsze, czyli jak pojawi się we wrześniu FIFA 14, to otwieranie paczek opłaca się o wiele bardziej niż teraz. No wiadomo, że są Team of the Season i tak dalej. Wtedy tego nie ma, ale wtedy możecie nawet trafiając taką średnią kartę, na przykład gdybyście wtedy trafili Remiego, to sprzedali go, byście go za 10 tysięcy, może więcej. Tak więc pamiętajcie o tym przy graniu już FIFA 14, przy tym jak FIFA 14 zacznie się na dobre, ja już się nie mogę doczekać. Mam już pewien plan, że zagram sobie special, jedną godzinę speciala FIFA 13, wrzucę to na YouTube'a. Następnie przygotowania grając w demo, jakieś tam pokażę wam nowe cieszynki, nowe triki. Tak więc mam spory plan na FIFA 14, ale to wszystko już opowiem jak FIFA 14 będzie się zbliżać. A ten odcinek zbliża się do końca, tak więc nie było nic szczególnego. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.